Dzień dobry. Mój pierwszy unboxing. Anamorficzny obiektyw do telefonu prosto z Chin. Anamorficzne obiektywy najczęściej wykorzystywane są w filmach wysokobudżetowych, amerykańskich filmach wysokobudżetowych. I co ten obiektyw anamorficzny robi? Zmienia format obrazu. Z 16:9 robi nam się taka panorama. Po drugie pojawiają się nam na ekranie takie flary, to znaczy w momencie, kiedy mamy jakieś jasne źródło światła, głównie takie niebieskie linie się pojawiają, typowe J.J. Abrams. Na rynku swego czasu pojawiły się anamorficzne obiektywy do telefonów komórkowych. To znaczy są to takie nakładki, bo jak wiadomo w telefonach komórkowych nie wymieniamy obiektywów, więc to są bardziej konwertery, a nie obiektywy, ale nazywa się obiektywami. Firma Moment i Mandok, o ile pamiętam, zaproponowały swoje opcje. Plus minus koszt około $180 wraz z case'em, czyli takim gumowym, prawda, etui. Szybka kalkulacja. Prawie 800 zł. Jak to zwykle bywa, są też podróbki lub jak to woli, zamienniki. I takie zamienniki możemy dostać z Chin za 130 zł, 150 zł. Ja sobie taki obiektyw zamiennik miesiąc temu zakupiłem, także deal życia. W praktyce wygląda to w ten sposób, że kiedy kręcimy materiał wideo, mamy format 16:9. W momencie, kiedy nałożymy na to anamorficzny obiektyw, kadr nam się poszerza, widzimy więcej. Cały obraz jest tak ciśnięty do środka. No i teraz wystarczy tylko w programie spłaszczyć minimalnie ten obrazek. Wszystko wraca do normy i mamy taki piękny panoramiczny obraz. No i ktoś mógł powiedzieć zaraz, przecież wystarczy, że obetnę górę i dół i już mam prawda, panoramiczny obraz, nie muszę montować żadnych anamorficznych obiektywów. I tak, i nie. Po pierwsze, jeżeli obcinamy, to jakby tracimy informację. Obraz składa się z pikseli. Jeżeli obetniemy połowę obrazka, no to tak jakbyśmy połowę pikseli wyrzucili do śmieci. A w przypadku obiektywów anamorficznych my wykorzystujemy wszystkie piksele. Jakby w jednym zdaniu określić, jakby czym są obiektywy anamorficzne, to bym powiedział, że to jest taka plastyka obrazu. Plastyka obrazu i flary. No, flary też. Otwieramy paczkę. Nie ma żadnego etui, jest tylko obiektyw i taka sexy szmatka. W ogóle całość wykonana jest z metalu i także trzyma się to, no jest wrażenie, że jest to takie porządne, nie jest to jakaś taka tandeta. Tak trochę bałem się jakby tego mocowania, no bo jednak mocujemy to na telefonie i takim imadełkiem, prawda, dociskamy, ale tutaj jest taka guma jakby z jednej i z drugiej strony, także myślę, że to bardzo dobrze zabezpiecza telefon. Druga sprawa, jak montujemy ten obiektyw? Montujemy go w ten sposób, że nakładamy go na telefon, tak ustawiamy, żeby nasz wbudowany obiektyw idealnie wpasował się w obiektyw anamorficzny. Następnie dokręcamy to imadełko. Cały ten obiektyw, on jest jakby ruchomy i można nim obracać. Musimy go odpowiednio ustawić, żeby to spłaszczanie było horyzontalne. Tak przygotowany aparat jest praktycznie gotowy do pracy. Zrobiłem tak zwany test szachownicy. Nagrałem po prostu szachownicę bez użycia adaptera i z adapterem. No i niestety, na brzegach ewidentnie pojawia się rozmycie. Czyli ostrość mamy tylko wewnątrz, mamy dystorsję, taki beczkowaty się troszeczkę ten obraz stał. No i na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że mamy dużą stratę. Ale zobaczmy, jak to wygląda w przypadku
normalnych ujęć. Klikamy prawym, dajemy Clip Attributes i zmieniamy Pixel Aspect Ratio na 1.3 Anamorphic. Jak to wygląda? Pytanie, czy to minimalne pogorszenie się ostrości to jest taka wada? Bo ja mam na przykład takie wrażenie, że te wszystkie nowe telefony, one jakby sztucznie w postprocesach no nieznacznie wyostrzają, prawda, obraz i on się staje taki cyfrowy. Tutaj mamy taki obrazek, a tu mamy taki. Jeszcze raz, sami określcie. Tu mamy taki, prawda? Tu mamy taki. Czuć jakby taką, powiedziałbym, taki analogowy sznyt. Nie wiem, czy to widzicie to? Tutaj jest dokładnie ta sama odległość. Różnica w ostrości nie jest jakoś taka tragiczna. Wydaje mi się, że w tym przypadku też jakby musimy nagrać film i zobaczyć, jak go odbieramy. Czy jest bardziej filmowy efekt, czy może tylko to jest przerost formy nad treścią. Także wracam do kręcenia i wypatrujcie filmu. Adios muchachos!